W tej części chcemy pokazać, w jaki sposób tworzy się listę elementów, na przykład dla zapytania ofertowego. Wykorzystamy projekt o nazwie Dom Jednorodzinny, który zabiera dwa podobszary. Lista elementów zostanie stworzona dla rozdzielnicy głównej. Schemat zostanie wygenerowany automatycznie oraz będzie miał taką samą kolejność wierszy, jak kolejność dodawania poszczególnych elementów. Wybieramy rozdzielnicę główną ze struktury projektu. Wchodzimy do elektronicznego katalogu, który znajduje się po prawej stronie. W przewodniku Hager wybieramy aparatura do zabudowy, aparatura modułowa, rozłącznik izolacyjny. Wybieramy wszystkie parametry produktu za pomocą filtrów. klikamy dodaj aby dodać wybrany rozłącznik do listy elementów wybrany produkt jest widoczny na liście elementów na środku strony teraz możemy dodać następny produkt ogranicznik przepięć w przewodniku Hager wybieramy aparatura do zabudowy aparatura modułowa ochrona przeciwprzepięciowa wybieramy wszystkie parametry produktu korzystając z filtrów i klikamy dodaj Następnie możemy dodać lampkę sygnalizacyjną napięcie FAS. Wybieramy odpowiedni model przy pomocy filtrów i klikamy Dodaj u dołu strony. Następnie dodajemy wyłącznik różnicowo-prądowy. Teraz dodamy grupę wyłączników nadprądowych. Jeśli chcemy dodać więcej tych samych produktów, za jednym razem zmieniamy ich liczbę w katalogu i klikamy Dodaj. Teraz dodamy następny wyłącznik różnicowo-prądowy oraz wyłączniki nadprądowe, korzystając z filtrów. Następnie dodajemy stycznik, wybieramy aparatura do zabudowy, wyłączniki i rozłączniki mocy, stycznik i dodajemy odpowiedni model. Jeśli chcemy dodać taki sam produkt jak jeden z dodanych wcześniej, możemy to zrobić używając katalogu, bądź zmienić bezpośrednio jego liczbę na liście elementów. Na końcu dodajemy 5 wyłączników nadprądowych 16A. Aby dodać wszystkie za jednym razem, zmieniamy liczbę i klikamy Dodaj. Ostatecznie nasza lista elementów jest skończona. Schemat zostanie wygenerowany automatycznie. Wybieramy schemat oraz asystent nowego schematu. Następnie wybieramy rodzaj tabeli opisowej oraz szablon danych projektu. Wybieramy rodzaj doprowadzenia zasilania. Domyślnie ustawiony jest rozdział zasilania poza projektem. Na końcu wprowadzamy właściwości zasilania. Klikamy Zakończ, aby zatwierdzić wprowadzone dane. Schemat zostanie wygenerowany automatycznie przez program Hagercad. Możemy wprowadzić zmiany w schemacie bezpośrednio w tabeli schematu, jeśli jest to potrzebne. Aby przenieść wybrany produkt w inne miejsce, chwytamy go lewym przyciskiem myszy i przesuwamy. Jeżeli chcemy przenieść za jednym razem grupę produktów, zaznaczamy je przytrzymując lewy przycisk myszy i przesuwamy w odpowiednie miejsce. Jeśli chcemy zmienić rodzaj połączenia, zaznaczamy wybrane odejścia i wybieramy pole połączenie. Klikamy na schemat, aby wyświetlić gotowy rysunek. Możemy zminimalizować widok katalogu, aby mieć lepsze spojrzenie na schemat. Aby przejść do następnego arkusza, wybieramy arkusz następny.